Jak zapewne Państwo wiedzą, Maciej Kot niestety został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Stąd tylko czwórka Polaków w konkursie. Pierwszym zawodnikiem, który siada na belce startowej, jest Daniil Wasiliew na piersiach, plastron z numerem 3, no ale to są plastrony, które pozostały po kwalifikacjach zakończonych parę dziesiąt minut temu. Zawodnicy ich już nie wymieniali i przystępują do rywalizacji. Rekordowo długi najazd na próg. Tak wysoko belka nie była ustawiona ani podczas kwalifikacji, ani podczas treningu, ani podczas konkursu pierwszego z stopnia 17. Ruszają zawodnicy, no ale to się bierze stąd, że zwłaszcza pod koniec kwalifikacji warunki były bardzo złe. Mocny wiatr w plecy dochodzący prawie do metra na sekundę. Teraz te warunki lepsze miał nieco Daniil Wasiliew, ale uzyskuje tylko 108 metrów. Andrzej Stękała, piąty numer, ale drugi na liście startowej pierwszej serii konkursowej. Wczoraj 42 miejsce, dziś w kwalifikacjach 34. Trzeba się poprawić, aby móc zdobyć pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata. Andrzej Stękała. Pobliże czerwonej linii oznaczającej punkt konstrukcyjny. Przy słabiutkim wietrze tym razem skakał reprezentant Polski. 124,5 metra. Przypominamy Państwu, punkt konstrukcyjny na 125 metrze umieszczony na Falkland Arenie, a rozmiar tej skoczni to 140 metrów. Oceny sędziowskie sędziów ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Włoch, Norwegii, Austrii dla Polaka niewysokie. Od 16,5 do 17,5. 3 siedemnastki wejdą w skład łącznej noty Andrzeja, a ta nota to 110,3 punktu. Czy to wystarczy na 30? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, no bo gdyby przekładać jeden do jednego te punkty z kwalifikacji, to oczywiście by wystarczyło, no ale tu jest wyższy rozbieg, tutaj są trochę inne warunki. Myślę, że po kilku skokach będziemy wiedzieli nieco więcej. Teraz Japończyk na Ito. Podobnie jak w kwalifikacjach, podobnej długości skok oddaje do reprezentanta Polski. Andrzej miał 124,5 metra, 124,5 notuje Japończyk, który jednak będzie miał wyższe noty za styl i nieco więcej punktów dodanych za wiatr, co oznacza, że reprezentant Japonii będzie klasyfikowany przed Andrzejem Stękałą. 112,9, różnica 2,6 punktu na korzyść Japończyka. Czy on się cieszy, czy narzeka w ten sposób, bo trudno mi było zinterpretować to. Chyba się cieszy. Tak? Chyba się cieszy, no bo jest liderem. No strach więc pomyśleć, co będzie, byłby zły. Teraz Francesco Cecco. No, jego kwalifikacje dosyć udane, skończył je na 30 miejscu, jeszcze bez punktu Pucharu Świata w tym sezonie. Włoch będzie z tym problem, ponieważ jak mówiliśmy podczas tych kwalifikacji, skakał w tym sezonie nie najgorzej, ale ani razu nie udało mu się wejść do 30. Teraz pewnie też nie uda się, ponieważ uzyskał 116,5 metra. Wprawdzie będzie miał dodane 4,4 punktu, no bo wiatr powiewał mu w plecy, no ale przy niskich notach za styl i tej słabej odległości, to w tym momencie, jak widzimy, plasuje go na trzecim miejscu po skokach czterech zawodników. No i to z dość wyraźną stratą do Japończyka, bo prawie 14-punktową. Roman Kołdelka, podobnie jak oglądani wcześniej zawodnicy, bez punktów Pucharu Świata jeszcze, no ale w odróżnieniu od nich, on na tym obiekcie już wygrywał. Kołdelka jako jedyny czeski zawodnik jak na razie skacze w tym sezonie w Pucharze Świata. Nowy słoweński duet trenerski przygotowuje czeską kadrę do tego, żeby ją wydobyć z zapaści, w jakiej się znalazła w ostatnich sezonach. Kołdelka sobie chwali tę współpracę. Twierdzi, że wszystko idzie w dobrą stronę. Rzeczywiście, jeżeli porównamy te jego skoki z tym, co pokazywał minionej zimy, no to jakiś krok naprzód jest, tylko że podejrzewam, że może nie wystarczyć cierpliwości czeskim kibicom i działaczom, żeby tych kolejnych kroków się doczekać. No i gdzie jest reszta poza tym, no bo Roman już swoje lata ma. No właśnie, chciałem powiedzieć, że Roman ma 34 lata, więc jak to będzie powoli zmierzało w dobrą stronę, to może zabraknąć czasu, aby Czech wrócił na dawne tory. Na razie jest na trzecim miejscu za Naito i Stękałą, z dużą stratą do Japończyka i Polaka. A teraz Fatih Artaipciolu, reprezentant Turcji, no też ciągle jeszcze bez punktu Pucharu Świata. Przed kwalifikacjami udzielał wywiadu, w którym narzekał na wszystko, na co można było narzekać, co powoduje, że jego skakanie dalekie jest od tego, jakie prezentował i w poprzednim sezonie, a szczególnie latem. No ale może małymi krokami, on jest dużo młodszy, bo ma 26 lat, więc trochę czasu na to, aby powrócić do dawnej dyspozycji, małymi krokami to będzie tak wyglądało. Teraz 118 metrów, to jest odległość uzyskana przez Turka, też nisko oceniony ten skok na 16,5 punktu, prawie bez wiatru, piąte miejsce. No, jednym na pewno można mu przyznać rację, skoki są dalekie od tego, czego mógłby oczekiwać. Tak jest.
Kolejnego mamy zawodnika na belce startowej, Fredrik Willumstad. 23 wynik, ex aequo zresztą z kolegą z drużyny Lindvikiem w kwalifikacjach. Niezły skok zaprezentował Norweg. Teraz też to wygląda nie najgorzej, chciałem powiedzieć, bo prędkość nie była może najgorsza. Po wyjściu z progu wydawało się, że nie będzie źle. No ale, ale chyba tylko mi się wydawało, bo opadł dość szybko na zeskok Fredrik Willumstad. Inna sprawa, że w kwalifikacjach chyba nie trafił najgorzej z warunkami. Tam miał pół punktu odjęte za wiatr. 60, niby warunki podobne, a odległość słabiutka, 113,5 metra lepiej. No więc Willumstada dzisiaj w konkursie nie zobaczymy na pewno i nie będzie w związku z tym pierwszych punktów w sezonie. No tak, kolejny konkurs nieudany dla Norwega, ciągle jeszcze nie, ani razu nie było go w 30, to jest na pewno mocno dla niego rozczarowujące. Jewgen Marusiak teraz, reprezentant Ukrainy. Brawo! Brawo! Wreszcie dobry skok w tym sezonie Jewgena, który w poprzednim parokrotnie pokazał się ze znakomitej strony. 23-letni reprezentant Ukrainy skacze 127,5 metra. To jest najlepsza odległość w tej pierwszej serii konkursowej. To są też dobre noty, 17,5 punktu od trzech sędziów, a za wiatr odjęte 0,4 punktu. No to mamy nowego lidera. Mamy lidera. Marusiak trafił na dobre warunki. To są 0,4 odjęte, ale oczywiście powiewało z boku. To mu nie przeszkadzało jakoś specjalnie. Te delikatne podmuchy pod narty może troszeczkę pomogły nawet. No i przewaga 3,7 nad Tomofumi Naitą. Ponad 6 nad Stękałą. Tate France to już 18-latek ze Stanów Zjednoczonych, który punkt w tym sezonie Pucharu Świata wywalczył. Czy będzie kolejny? Nie wiem, bo wylądował przed punktem K. To jest 122,3 metry mniej więcej. Nie, nawet mniej. 120,5. 0,6 odjętych za wiatr przy ocenach 17, 17,5 punktu. Będzie w tej chwili za kołdelką, przed kołdelką minimalnie, no ale to jest miejsce czwarte z wyraźną stratą do prowadzącego Marusiaka. Andrzej Stękała na miejscu trzecim. Lauro Kos teraz, no myślę, że możemy spodziewać się dobrego wyniku Słoweńca, który wczoraj po raz pierwszy punktował, no zresztą po raz pierwszy pojawił się w zawodach Pucharu Świata za Żigę Jelara w reprezentacji Słowenii, a dziś w kwalifikacjach zajął 13 miejsce. No i potwierdza się, potwierdza się. To jest, proszę Państwa, skok za rozmiar Falkland Areny. A ten rozmiar, jak mówiliśmy wcześniej, to 140 metrów. A Lauro Kos skacze 142,5 metra. W dodatku w pięknym stylu. No prawie jak Andrzej Laniszek w dniu wczorajszym w jednym skoku. Znakomite oceny, 19,5 punktu od trzech sędziów. Dwie dziewiętnastki. Wiatr nieznacznie pomagający. Tylko 3,8 punktu odjęte za wiatr. No więc łączna ocena będzie znakomita dla Lauro Kosa. No i to jest wynik, który już po tej pierwszej serii, jak sądzę, będzie go plasował bardzo wysoko. W tym momencie 29 punktów przewagi nad Jewgenem Marusiakiem. Brawo dla Lauro Kosa. No popatrzmy na wynik punktowy, 146 punktów prawie, no to to jest nota... Na podium. Na podium. To jest nota na podium. Remo Inhof. Też ładnie, bo Lauro miał odjęte prawie 4 punkty za wiatr. W przypadku Imhoffa, który ląduje przecież za punktem K, rekompensata wyniesie ponad 7 punktów. No to to jest naprawdę świetny skok reprezentanta Szwajcarii. Oczywiście w tym momencie. W tej chwili drugi, oczywiście to... Jak się popatrzy, gdzie lądował Lauro, gdzie lądował Remo, to to zupełnie dwa inne skoki, ale to jest naprawdę znakomity występ i myślę, że Remo Inhof dzisiaj w drugiej serii się znajdzie. W tym momencie jest na drugim miejscu, 22 punkty straty do Słoweńca, no ale 7 punktów przewagi nad Jewgenem Marusiakiem. Etu Nousiainen to kolejny zawodnik, także do tej pory 2 zdobyte punkty w historii jego wcześniejszych startów. Dzisiaj kwalifikacje poza 30. No i ten skok też słaby. To jest zbyt słaby skok, aby mieć nadzieję na awans do serii finałowej. 114 metrów zaledwie uzyskuje Finn.
Wszyscy sędziowie ocenili jego skok na 16 punktów, na więcej się nie dało. Wprawdzie będzie miał aż 12,5 punktu dodane za bardzo niekorzystne warunki wieczne, bo wiatr osiągał 0,8 metra na sekundę w plecy, no ale nie pomogło to za bardzo, no bo jest na 8 miejscu w tym momencie Eetu Nousiainen po skokach 12 zawodników. No, jak pech to pech, no w takich warunkach raczej nie można było za wiele osiągnąć. Za wiele osiągnąć. Alex Insam, kolejny zawodnik, kolejny z takim dosyć mocnym wiatrem w plecy startujący, ale poradził sobie nadspodziewanie dobrze, bo to jest 124,5, czyli taka odległość, jaką uzyskali na Ito czy Stękała. Tyle tylko, że Alex będzie miał rekompensatę 7-punktową za ten wiatr, a więc myślę, że on może jeszcze Marusiaka wyprzedzić, tak, który na skoczył 3 metry dalej. Tak, jest na trzecim. 1,5 punktu przed Ukraińcem. No, traci sporo do Kosa. 27 punktów ponad. Kilka punktów także straty do Remo Imhoffa. Andrea Kampreger, a więc kolejny włoski skoczek. Wczoraj miejsce 50. Dziś w kwalifikacjach też specjalnie się nie popisał 22-letni Włoch. No i nie za bardzo udany też ten skok w pierwszej serii konkursowej. Paru metrów zabrakło do punktu konstrukcyjnego. Udało się osiągnąć 118 metrów skoczkowi z Italii. 118 metrów to jest wynik, nawet biorąc pod uwagę, że będzie miał dodane 6 punktów za wiatr, to jest wynik, który w tym momencie plasuje go na 10 pozycji. No więc szansa na finałową serię dzisiaj wykluczona. Raczej nie ma zbyt wielkich szans. Raczej pewny tego występu jest Kos. Myślę, że blisko tego występu jest także Remo Imhoff. Zobaczymy, jak Andrew Urlaub sobie poradził, chociaż Andrew w kwalifikacjach kiepski skok oddał, ledwie 110,5 metra. To wystarczyło dzisiaj, ale w konkursie na pewno nie wystarczy do awansu. No, lądował dalej w związku z tym, bo lądował za 120 metrem tym razem, czyli o ponad 10 się poprawił, ale też poprawiły się warunki, bo Andrew jest zawodnikiem, który trafił na przeważające podmuchy raczej pod nart. Z tych bocznych, rzecz jasna, no bo cały czas wieje z boku, trochę kręci to z prawej, to z lewej, no ale w jego przypadku przeważały te podmuchy, które bardziej sprzyjały oddawaniu długich skoków, no ale netto to daje dopiero 9 wynik po skokach 15 zawodników. Przypominamy o tym, ilu skakało, no bo numery na plastronach mogą cokolwiek zdezorientować widzów. Tak jest. Arti Aigro teraz, a więc reprezentant Estonii, który w kwalifikacjach zajął miejsce 27. Jakieś 126,7 metrów chyba uzyskuje 24-letni skoczek z Estonii. 129 nawet. To jest druga odległość, proszę Państwa. Dobrze oceniony ten skok przez sędziów. 4 noty 18-punktowe. 2,5 punktu odjęte za wiatr. No ale myślę, że będzie w tym momencie plasował się na trzecim miejscu. Tak jest. Jest na trzecim miejscu Arti Aigro. O 0,6 wyprzedził Alexa Insama. No ale do Lauro Kosa traci 27 punktów. No, Lauro jest, można powiedzieć, niezagrożony na razie. Tak, nikt się nie zbliża. Jeśli chodzi o prowadzenie, nikt się nie zbliża. Kasper Iwalto, który no, troszkę szczęścia miał podczas tego inauguracyjnego konkursu. To szczęście mu pomogło uplasować wysoko, zdobyć pierwsze punkty w karierze w zawodach Pucharu Świata. Podbiegła pod narty teraz, więc może uda się Finowi wyskakać. Wygląda na to, że za punktem K ląduje, a więc tak jak przed chwilą Aigro, no może troszkę bliżej, bo to nie było 129, nie, zmierzano też 129 metrów. 3,7 odjęte za wiatr, ceny po 17,5. Będzie przegrywał z Aigro, będzie przegrywał z Insamem, bo różnica między Włochem a Estończykiem to było 0,6, no ale to będzie szóste miejsce, jeszcze z Marusiakiem. O 0,6 punktu. Niemniej, nie najgorszy występ w finale. Tak, nie najgorszy występ, on może nie dać prawa startu w serii finałowej, wiele na to wskazuje, ale no, wynik, który uzyskał 129 metrów, bardzo, bardzo dobry. Paweł Wąsek teraz, wczoraj 41 miejsce, dziś w kwalifikacjach 33. No też trzeba skoczyć dużo lepiej, aby mieć możliwość skakania w serii finałowej.
troszkę za blisko, wydaje mi się. To nie będzie 129, to może 126, 126,5 metra uzyskuje Paweł Wąsek. Ponieważ będzie miał odjęte 2,6 punktu i niezbyt wysokie noty po 17,5, no to łączna ocena występu Polaka nie będzie zbyt wysoka. Też obawiam się, że nota 112,6, dająca w tym momencie 8 miejsce przed Andrzejem Stękałą, jest za słaba. 112,6 punktu, za niska nota, aby być w serii finałowej. No, w tej chwili Paweł wyprzedza 10 zawodników. Musiałby wyprzedzić kolejnych 10, tak, aby znaleźć się w tej 30. A skakać będą coraz lepsi. Będą skakać coraz lepsi. Ci, którzy już mają coraz bogatszy dorobek w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Giovanni Bressadola. No akurat Włoch tutaj nic nadzwyczajnego nie pokazał, bo wylądował przed punktem K. Widzimy zresztą, że jest wielce niepocieszony w związku z tym. 123,5 metra, 3-punktowa rekompensata, no ale jednak metrów brakuje. Oceny po 17, czyli tutaj też straci na tym włoski zawodnik. Dziś najwyżej Alex Insam spośród reprezentantów Italii. Insam zachowuje jeszcze szansę na występ w drugiej serii. Bressadola raczej z tym rezultatem wielkich szans nie ma. Rozdzielił Polaków w tym momencie, jest pomiędzy Pawłem Wąskiem a Andrzejem Stękałą. Simon Amann, wczoraj 28 miejsce Szwajcara. Dziś kwalifikacje raczej słabe, no ale wiemy, że on się lubi oszczędzać, lubi wszystkie siły rzucać wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. Teraz, jeżeli rzucił wszystkie siły, to zbyt dobrego efektu to nie dało, tak mi się wydaje. Chociaż skakał w dość niekorzystnych warunkach, będzie prawie 7 punktów dodane za wiatr. W tych warunkach 125 metrów to jest niezły wynik. Noty też, jak na Simona, bardzo wysokie tutaj na Falkland Arenie. I wczoraj i dzisiaj są dwie osiemnastki, 17,5 punktu. Rzeczywiście, jakby nauczył się od nowa lądować telemarkiem, czterokrotny mistrz olimpijski. No i proszę, jest na trzecim miejscu za Lauro Kosem, za swym młodszym rodakiem Remo Imhoffem. Brawa dla Simona. No to trzech potrzebuje wyprzedzić konkurentów, aby w 30 się znaleźć. I to jest wielce prawdopodobne. Renni Kaido, 25 dzisiaj w kwalifikacjach. Niezły skok Japończyka oglądaliśmy. No i jeszcze ładniejszy teraz. Jeszcze ładniejszy teraz. Pięknie. Mięciutko wylądował, a szybował dosyć daleko, bo to wydaje mi się, że będzie druga odległość. Tak jest. 134,5 metra. Obojętne warunki, tak to ujmuje system, zero, ani nie będą dodane, ani odjęte, no ale to tak jak z tym powiedzeniem Napoleona o statystyce, że jak jedzie konno, to mają średnio po trzy nogi razem z tym koniem. Renni Kaido w każdym razie, wracając od tematów hipicznych, oceny po 18,5 i w tej chwili jest to drugie miejsce ze stratą 14,6. Kos już z awansem. Junshiro Kobayashi. Junshiro wczoraj 25 miejsce, dziś słabsze kwalifikacje w wykonaniu starszego z japońskich braci. Ale teraz wygląda na to, że to jest dość dobry skok. Dość dobry skok, wprawdzie tam te szare elementy komputerowo stworzone na skoczni sugerowałyby, że on awansu nie wywalczy, w tym momencie nie wywalczy prawdopodobnie, za to jego kolega z reprezentacji Renni Kaido, bo 129,5 metra uzyskał Junshiro i będzie miał w tym momencie czwarty wynik, czwarta nota za Lauro Kosem i Renem Nikaido, którzy już awans wywalczyli, i za Remo Imhoffem, który jest pierwszy wśród oczekujący. O 0,2 Remo Imhoff ma wyższą notę od Kobayashiego. Simon Amann cały czas trzeci w tej kolejce oczekujących. No a kolejny zawodnik to będzie Niko Kitosaho. Niko Kitosaho, który w kwalifikacjach oddał słabiutki skok na wczoraj swój potencjał. Bo 39 dopiero. No właśnie. Dzisiaj 111 w kwalifikacjach. Faktem jest, że w tych kwalifikacjach wiatr mu nie pomógł. No ale on sobie też nie bardzo pomógł tym razem, bo to jest za punkt K skok, ale przy delikatnie sprzyjającym wietrze. 126,5. No i co to daje? Rezultat taki. Ceny po 18. 17,5, 2,18 jest 10. Tuż za Kasper i Walto. No więc Remo Imhoff, tak jak należało oczekiwać, z awansem. Kobayashi pierwszy w kolejce, Simon drugi, a tymczasem pojawiła się informacja o dyskwalifikacji Etu Nousiainena.
nieprzepisowy kombinezon, a więc Etu Nousiainen dziś klasyfikowany nie będzie w konkursie. Teraz popatrzmy na próbę Kiliana Paye. 16 w kwalifikacjach Szwajcar, ale teraz słabi. Teraz trochę słabi. 129,5 miał oczekujący na awans Junshiro. Kilian w tym momencie 128 metrów, czyli 1,5 metra bliżej od Japończyka. Ale dużo więcej punktów dodanych za wiatr. Tylko 1,8 miał Junshiro, a 7,6 ma Kilian. To oznacza, że będzie przed reprezentantem Japonii na trzecim miejscu. A zatem dwóch Szwajcarów na pewno w serii finałowej. Kilian Paye, Remo Imhoff, wśród oczekujących Simon Amann. A to zdyskwalifikowany Etu Nousiainen. Trzecia dziś dyskwalifikacja. Tak, licząc kwalifikacje, to trzecia. Jeszcze mają Deschwandena w odwodzie, tak. Więc niewykluczone, że będziemy mieli czterech Szwajcarów w drugiej serii, a Polaków zdaje się góra dwóch. Daniel Huber w powietrzu. No, nie pomaga sobie Daniel. W kontekście wyników, które dzisiaj napłynęły z Lillehammer, z Pucharu Kontynentalnego. Ładny dla Clemens Aigner przed Clemensem Leitnerem. Zwycięstwo, czy dublet właściwie austriacki. Pierwsze i drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego po dwóch konkursach. Tak jest, no więc Huber skaczący 127 jest w tym momencie pierwszy na liście oczekujących. Pewnie wejdzie, ale szału nie ma z tymi skokami Daniela. Daniel André Tande. No, dobre kwalifikacje dzisiaj w wykonaniu Norwega, bo zajął w nich 12 miejsce. Wczoraj słabsze skoki, 27. A w przeszłości tutaj wygrywał. Dwa razy był drugi. I teraz ląduje chyba za 130 metrem Daniel André Tande w niekorzystnych warunkach wiecznych, bo ten wiatr wiejący raczej z tyłu skoczni osiągał pół metra na sekundę. 130,5 metra Norwega przy ocenach 18-punktowych jest nawet 19 i 18,5 i 7,5 punktu dodanych za wiatr daje mu drugie miejsce. Lauro Kos 13,8 punktu przewagi, drugi Daniel André Tande, trzeci Renni Kaido z awansem Kilian Paye, Remo Imhoff i Junshiro Kobayashi. Ale fajne ubranko masz, Stefan. Chciałbyś takie? No. Do chodzenia po mieszkaniu, tak wiesz, zamiast dresu, taki teletubiś. Bardzo elegancki. Obszerne, tak. Obszerne nie uciska na pewno nic. Martin Hamann. Wczoraj no, występ szczęśliwie, jak powiedziałeś, podczas kwalifikacji zdobyte dwa punkty, no bo kwalifikacyjne skoki treningowe nie były nadzwyczajne. No ale wczoraj był 29. Dzisiaj za to w kwalifikacjach miejsce 15. Zdecydowanie lepiej się zaprezentował Martin. Ale to zdaje się wyrównało się w konkursie, bo chyba w ten sposób zrobił uprzejmość Danielowi Huberowi. 123 metry, wprawdzie aż 11 punktów rekompensaty. Dużo. No tyle tylko, że oceny za styl nie podążyły za tą rekompensatą wiatrową. Tylko po 17 punktów ocenił średnio. No i obawiam się, że w tej chwili to będzie miejsce. No właśnie, nie dojrze za Huberem, to jeszcze za Simonem Amanem, z którym przegrywa o prawie punkt. Huber w konkursie, Martin Hamann na miejscu 9, drugi na liście oczekujących, a na belce Dawid Kubacki. 15 miejsce wczoraj, dziś w kwalifikacjach 14 Dawida. No miejmy nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepszy skok i wyższa lokata naszego mistrza, Dawid Kubacki. Tak jest, pełna 130 metrów uzyskuje w tej próbie Dawid. I będzie miał dużej rekompensaty na wiatr, bo ten wprawdzie wiał w plecy, ale z prędkością 0,2 metra na sekundę. 128 metrów to odległość uzyskane przez Polaka. Na szczęście dość dobre oceny, 3 po 18,5, 2 18. No więc awans do serii finałowej oczywiście będzie, ale to będzie w tym momencie 5 miejsce i strata do Lauro Kosa, prawie 22 punkt. Dużo. Sporo. Sporo. Coś mam wrażenie, jakby pół kroku w tył nastąpiło przy skokach Dawida.
Lepiej to zdecydowanie wyglądało w piątek. Wczoraj też jeden z dwóch skoków konkursowych przynajmniej prezentował się znacznie korzystniej. No ale będzie druga seria. Jest okazja do poprawy w powietrzu. Christopher Eriksen Sundal, 22-letni reprezentant Norwegii, który z kolei zdaje się wpuszcza Simona Amana do konkursu, bo lądował stosunkowo blisko. Rekompensata za wiatr, jeśli się utrzyma ta informacja. No, zmieniła się, ale na niekorzyść Norwega. 2,9 rekompensaty i 124 metry. Aman miał metrów 125 i ponad 6-punktową rekompensatę. Cokolwiek tu by się mogło wydarzyć, nie zadziała na korzyść Norwega. Jest 17 ex aequo z Pawłem Wąskiem. No, ale to oznacza tylko tyle, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósme miejsce zajmują w kolejce oczekujących. Dość odległe. Bardzo odległe. Władimir Zografski teraz. No, wczoraj nieudany konkurs triumfatora letniego cyklu Grand Prix, bo zajął w nim 35 miejsce. Dziś kwalifikacje wyglądały lepiej. Ukończył je na miejscu 21. Władimir Zografski. Oj, dzisiaj też słabo. Słabo. Też słabo. Coś się pogubił, Władimir. Szczególnie w tych seriach kwalifikacji konkursowych punktowanych, no bo tutaj 119,5 metra zaledwie. Sundal przed momentem 124 i bardzo, bardzo daleko. No to gdzie będzie klasyfikowany Zografski? Nieudany konkurs będzie, nie będzie w serii finałowej. Będzie klasyfikowany znacznie dalej. Tak brzmi odpowiedź. 23 lokata z awansem Haman i Aigro. Oni współdzielili 10 lokatę, czy nadal współdzielą 10 lokatę. A więc Estończyk i Niemiec wespół awansowali do drugiej serii. Lauro Kos na czele przed Danielem Andretanda, ale różnica prawie 14 punktów dalej. Nikaido, Dawid Kubacki na miejscu piątym. No a my czekamy jeszcze na skok Piotra Żyły, bo to będzie ostatni z naszych reprezentantów. Paweł Wąsek wespół z Sundalem w kolejce, tak jak powiedzieliśmy, przesunęli się o jedną lokatę do góry, no bo po słabym skoku Zografskiego taka zmiana nastąpiła. A jeszcze raz popatrzmy na piękny skok Lauro Kosa. Trafił na dobre warunki, to bez wątpienia, ale też trzeba umieć takie warunki wykorzystać. Przepięknie szybował w powietrzu. Lauro Kos liderem. Wygląda na to, że trener Hrgota miał szczęśliwą rękę miał do wymiany. Tak. A udany wierszyk miał nosa do Kosa. To taki wierszyk powiedziałbym w stylu naszego kolegi Michała Korościela. Dalszy ciąg pierwszej serii, proszę Państwa. Domen Preutz na belce startowej. Cały czas 17 belka startowa. Świetny skok w kwalifikacjach Domena. Znają już w nich trzecie miejsce. Teraz tak wysoko nie będzie, na pewno. Na pewno tak wysoko nie będzie. W ogóle pytanie, nie jestem czy w ogóle przekonany, będzie. Czy, no właśnie, czy w tym momencie wywalczy awans. No, 130 metrów, więc wynik, który powinien dać prawo startu w serii finałowej. Choć 1,1 punktu odjęte za wiatr, ale dość dobre noty. 18,5, 18, 17,5 punktu. Myślę, że łączna nota pozwoli mu w tym momencie wywalczyć awans do serii finałowej, ale na pewno daleko to do oczekiwań od możliwości Domena, które zaprezentował kilkadziesiąt minut temu w kwalifikacjach. Jest awans, bo Domen jest na miejscu dziewiątym. W kwalifikacjach niby miał ciut lepsze warunki, ale też startował ze znacznie krótszego rozbiegu. Piotr Żyła. Piotr, który był najlepszym z Polaków wczoraj w konkursie, był najlepszy dzisiaj w kwalifikacjach. No wypadałoby potwierdzić tę serię dobrym, udanym skokiem także w konkursie. No, jest to na pewno skok lepszy niż ten oddany przez Dawida. Jest około 130-metrowa odległość. 132,5 to jest trzecia długość skoku w tej chwili. Dwa punkty rekompensaty za wiatr. Wydaje mi się, że w tej chwili to powinna być trzecia, czwarta lokata. Oceny 18, 18,5, 1, no więc ta 18,5 nie będzie brana pod uwagę. Szkoda, że nie wyżej, bo ładnie to wyglądało. Czwarta lokata, Piotr.
I będzie druga seria i miejmy nadzieję, że w drugiej będzie jeszcze lepiej. Tak, teraz będziemy oglądać kolejnego zawodnika, który awansował do pierwszej serii konkursowej, Antti Aalto na belce, wczoraj 22 miejsce. Dziś dość słaby występ w kwalifikacjach, no, ale może też oszczędzał siły na pierwszą serię. Może była to seria Wengelbergu. No tak, bo występ taki bardziej kwalifikacyjny dzisiaj niż ze wczorajszej rywalizacji. 126 metrów to odległość. No porównujemy wyniki do tego, który jest pierwszy na liście oczekującej. Tym pierwszym jest Alex Insam i to Włoch będzie miał wyższą notę od Fina, a więc nie, on jeszcze nie awansuje, bo tam mamy egzekwo dwóch zawodników. Byli, tak. Nadal pierwszym oczekującym jest Alex Insam, ale Antti Aalto jest za Marusiakiem jeszcze i za swym rodakiem Kasperi Valto. Trzej Finowie z rzędu. Valto, Aalto, Kito, Saho. Też ładny wierszyk, chociaż nie wiem jak po fińsku by to było. Aalto to fala. Pozostałe trudno powiedzieć. 16, 17, 18 miejsce. Tymczasem Forfang. Forfang, który wczoraj skakał jak natchniony. Dziś kwalifikacje też niezłe, ale nie tak wybitne. No i teraz gorzej. Teraz gorzej, co w jaki sposób może być tłumaczone faktem, że wiatr miał bardziej w plecy niż pod narty. 3 punkty prawie rekompensaty z tego tytułu. Ale no ja mam takie wrażenie, że może to jest to, o czym mówili nasi koledzy eksperci w studiu, że nakładanie na siebie zbyt dużej presji, zbyt wysokich wymagań sprawia, że wkradają się błędy. W momencie, kiedy ta presja schodzi, głowa jest spokojniejsza i tych błędów nie ma. Forfang widział, że idzie mu świetnie, że coraz lepiej. Być może nakręcał się na to, że dzisiaj to dopiero wam pokażę. No i jakoś tak nie za bardzo na razie wyszło. Jest 5, no ale strata do Kosa 18 punktów. Z Piotrem Żyłą przegrywało prawie 2. Kiedy odnajdzie się Halvor Egner Granerud w rzeczywistości rywalizacji o kryształową kulę? Albo na razie daleki od tego, jak to wyglądało w minionym sezonie dla niego fenomenalnym. No to jest poprawny skok, ale to nie jest skok w stylu Halvora Egnera Graneruda, w stylu, do którego nas przyzwyczaił, gdy w zeszłym sezonie tak znakomicie, tak wspaniale dominował. Tylko 130,5 metra uzyskuje Norweg. Wprawdzie rekompensata spora. No tak, spora rekompensata, bo 6,6 punktu. No więc będzie na miejscu 4. Nie najgorzej, biorąc pod uwagę. Najgorzej, tak. To, co pokazuje tej zimie. Może on cały czas jedzie w takim trybie, że trzeba skakać trochę lepiej od Dawida. Tak jak minionej zimy. Tylko, że to nie ta dziesiątka. Gregor Deschwander. Na razie Szwajcarzy w komplecie. 7 Paje, 9 Imhoff, 13 Aman. Wszyscy z awansem. Teraz najlepszy z tej grupy. Pewny awans także Gregora. Dobry, długi lot za 130 metrem wylądowany. Będzie 138 metrów, czyli druga odległość. Rekompensata 2,1 punktu. Z całą pewnością drugie miejsce i niespełna 10-punktowa strata do prowadzącego Laurokosa. Kolejny dobry występ Gregora. Wczoraj świetnie sobie poradził. 7 miejsce. No a dzisiaj drugi ze stratą niespełna 5 punktów. To nie tak dużo już. Tak, bardzo dobry. Kolejny bardzo dobry skok Szwajcara. Mariusz Lindwik teraz. No, Lindwik wczoraj na miejsce 13. Dziś kwalifikacje słabsze, bo dopiero 23 pozycja. Najlepszy z Norwegów w tym sezonie. Za 130 metrem wylądowany ten skok, troszkę zachwiane lądowanie. Będzie też rekompensata za niekorzystne warunki wieczne i dość dobre noty, 18-punktowe od 4 sędziów. 133 metry, 5 metrów bliżej niż Deschwander. 2 punkty więcej rekompensaty za wiatr, no to bardzo prawdopodobne, że będzie zajmował 3. miejsce. Tak, chyba będzie najlepszym z Norwegów także w pierwszej serii dzisiejszych zmagań. Dotychczas 3. był Tande, teraz na tę 3. lokatę o 0,5 punktu przed swoim kolegą skakuje Mariusz Lindwik.
Kos Deszpanden Lindwik, taka jest czołowa trójka. Na siódmym miejscu Piotr Żyła, na dziesiątym Dawid Kubacki. Manuel Fettner długo prowadził w tych kwalifikacjach, ostatecznie skończył je na miejscu drugim. Teraz też szykuje się dość długi lot za 135 metrem wylądowany. Nie była tak imponująca próba, jeśli chodzi o wynik, jak ta z kwalifikacji. No tam wprawdzie lądował bliżej, no ale też rozbieg krótszy, warunki kiepskie. Teraz 133,5 metra, czyli troszkę bliżej niż myślałem. 133,5, 2,4 rekompensaty, oceny 18-18,5. No to będzie za Norwegami. I także za Nikaido, nie, przed Nikaido, 0,2 za Tant, piąta lokata dla Fettnera. No tam niewielkie różnice punktowe między trzecim a ósmym zawodnikiem, raptem niecałe 3 punkty. Kimi Zajc. Kimi Zajc, po którym, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czego można się spodziewać, bo wszystkiego, bo poskacze bardzo różni. Wczoraj 18, dziś kwalifikacje fatalne, ale stać go też na to, aby lądować daleko i ładnie ten skok wylądować, więc będzie w czołówce klasyfikowany w tym momencie 23-letni Słoweniec. Dobry skok, ładnie wykonany, więc wysokie noty, 18,5-19, odległość też dobra, 134 metry. No i mimo, że będzie miał odjęte 2,2 punktu za słabiutki wiatr pod narty, no to łączna nota powinna go plasować w pierwszej piątce. Nie. Troszkę za dużo tych punktów, ale on się włącza do tej grupy, o której mówiłeś, tak, która się mieści w 3 punktach, tyle że teraz już nie 6, a 7 zawodników, tak, w tej grupie się mieści. Przed Piotkiem Żyłą jest o 0,4 punktu klasyfikowany Kimi Zajc. Kimi Zajc. Peter Preutz teraz, który w kwalifikacjach pokazał bardzo ładny skok. W niesprzyjających warunkach skoczył 127 metrów. To wówczas był dobry wynik. Teraz oczywiście trzeba lądować dalej, no więc dalej ląduje Słoweniec. Tu jakiś problem się pojawił, ale chyba to już było poza strefą ocenianą. Wydaje mi się, że wyjechał z tej strefy. Najmniej sędziowie tak to ocenili. Tak to zinterpretowali, tak, że to już było, nie wpływało na ocenę skoku. No, jeszcze był w linii, tak, to jeszcze było przed tą bezpieczną strefą, no ale to zachwianie najwyraźniej zostało ocenione tak, że na coś najechał, co mu sprawiło problem. Pewnie tak było. Kolejny zawodnik dołączył do tej grupy, tak, między 3 punkty różnicy. Tak, o 1,1 za Fettnerem, 0,3 za Tandem. Andrzej Laniszek, proszę Państwa, no wczoraj fenomenalny jeden skok, ostatecznie najlepszy w sezonie wynik, 6 miejsce, dziś też dobre kwalifikacje, 5 miejsce Słoweńcy. Dobrze, znowu dobrze, pięknie Andrzej Laniszek. No tak jakby od wczoraj inny zawodnik nam się pojawił w tych początkowych konkursach skandynawskich. Trochę jak Granerud gdzieś zagubiony, dość daleko w kolejnych konkursach. No a wczoraj dobrze, dzisiaj też bardzo dobrze. 141,5 metra, metr bliżej niż Lauro Kos. Bardzo wysokie też oceny, 4,19,5 i 0,9 punktu odjętych za wiatr mniej niż miał jego kolega z reprezentacji. Będzie liderem Laniszek. Słoweńcy najwyraźniej zaczynają się budzić i to tak dosyć gwałtownie z tej drzemki się wybudzili. Laniszek z przewagą punktu i 0,6 nad Lauro Kosem, a więc mamy słoweński duet, potem samotny Deszpanden, no i potem ta grupa 7 czy 8 w tym momencie już zawodników, których dzielą bardzo nieduże wartości. I w ten sposób zgrabny mamy już zawodników z czołowej dziesiątki. Michael Hajbek, 9 lokata w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a 10 dzisiaj w kwalifikacji. A w konkursie? A w konkursie będzie dalej. O, zaskakująco daleko nawet powiedziałbym. To nie jest wprawdzie taki skok, który otworzyłby furteczkę Aleksowi Insamowi. Bo cały czas pierwszy na liście oczekujących, bo to jest 129 metrów. Będą 4 punkty ponad rekompensaty, będą niezłe noty, bo 3 razy 18, 2 razy 18,5. No właśnie, ale to dziesiątka w tym momencie. No właśnie, to może być jeden ze słabszych skoków w tym sezonie. Michał, 14, tuż przed Dawidem Kubackim.
No to ciekawe, jak spisze się Daniel Czofenik, który wczoraj zajął najgorsze w sezonie miejsce, 19. Dziś w kwalifikacjach też daleko, na 28 pozycji. Słabo tutaj skacze Austria. Jak do tej pory. Co pokazywał. Też nie za bardzo udany. A jemu będą punkty odjęte za wiatr. Wprawdzie lądował dalej, bo to są 132 metry. Ale jakby te punkty Heibecka i Czofeniga zsumować, to wyjdzie na to, że on będzie za swoim kolegą z drużyny. Za Heibeckiem, a przed Dawidem. 40 przed za Polskiego. Skoczka. Dawid w tym momencie na miejscu 16. Piotr Żyła 11 lokata. Jeszcze kilku zawodników pozostaje. 7 konkretnie rzecz biorąc. Widzowie się ożywili, bo reprezentant Niemiec na belce startowej. Stefan Laje. Rozmiaru obiektu. Wiatr był delikatnie podnarty, czyli będą punkty odjęte z tego tytułu. Na odległość bardzo dobrze rokująca. 138 metrów. Tyle samo, ile uzyskał Deschwanden. No Deschwanden miał punkty dodane, ten będzie miał odjęte. Za styl ocenieni identycznie, no więc wystarczy sobie to dodać i wychodzi na to, że Laje będzie na czwartej pozycji. Ale dobre skoki Stefana Laje. Wczoraj wprawdzie miał najsłabszy wynik tego sezonu, 14 lokaty. Po pierwszej serii jednak będzie w czołowej dziesiątce. A za chwilę Ryoyu Kobayashi. Ryoyu, który wygrał dzisiejsze kwalifikacje. Wczoraj po raz pierwszy po wygraniu też kwalifikacji stanął na podium, ale na najniższym stopniu. No, rosnąca forma Japończyka, nie ulega wątpliwości. Ryoyu. Potwierdza to także tym skokiem 27-letni Japończyk. To nie jest wprawdzie najlepsza odległość, no bo 139 metrów to jest trzecia długość. Dalej lądowali za 140 metrem Angela Niszek i Lauro Kos, ale też bardzo dobre oceny. 4,19, 1,19,5, 2,3 punktu dodane, podczas gdy obaj Słoweńcy mieli odejmowane punkty za warunki wieczne. To będzie go plasowało na trzecim miejscu, ale już z małą stratą, 2,8 punktu do Angela Niszka. No, z całym jednak szacunkiem dla Japończyka najgroźniejsi rywale to dopiero będą skakać. Może nie Herl, w każdym razie nie to, co pokazywał podczas kwalifikacji, no, ale później jeszcze Wellinger, później Kraft, później Geiger, wczorajszy triumfator, Paszke, zadziwiające regularny tej zimy. No ale popatrzmy na skok Austriaka na początek. Nie, dzisiaj Jan Herl mam wrażenie, że coś obaj słabi. Troszkę tutaj. Tak, troszkę traci rozpęd uzyskany na początku sezonu. W kwalifikacjach był 20. Teraz wydaje mi się, że podobna może być to lokata. 129,5 metra przy dość dużej rekompensacie za wiatr, prawie 6-punktowej. Oceny zróżnicowane między 17,5 a 18,5. Ale tymi ocenami to on za wiele sobie tutaj nie poprawi. Jest na 15 miejscu. Za Forfangiem, przed Pajerem. On też cieśniutko. Też 10 części punktu dzieli zawodników, no ale lokata w połowie drugiej dziesiątki w tej chwili. Pius Paszke teraz. No, Pius Paszke, który, jak powiedziałeś, ten sezon ma wybitnie znakomity. Pierwsze w karierze podium na inaugurację sezonu, drugie miejsce na Ruka Tunturi. Potem kolejne konkursy, w których zajmował 4., 6., 7., wczoraj 5. miejsce. Dzisiaj w kwalifikacjach miejsce 9. No ale właściwie każdy kolejny skok w wykonaniu 33-letniego Niemca wygląda bardzo dobrze. Pius Paszke. Tak,
że dobry, ale myślę, że w takiej najściślejszej czołówce po pierwszej serii Niemca nie będzie. Za chwilę zobaczymy wszystkie składowe. No typu 18,5 punktu, odległość 133,5 metra, 6,8 dodane za wiatr. No to będzie w dziesiątce, po pierwszej serii. Będzie wynik to zbliżony do tego, jaki uzyskał jego kolega z drużyny Stefan Laje, wynik punktowy, no bo Laje lądował kilka metrów dalej, ale miał punkty odjęte za wiatr. Tutaj będzie prawie 7 rekompensaty. Oceny za styl mają identyczne. No to w czołówce on miał on i Tandy największą rekompensatę za niekorzystne warunki. Jest na piątym miejscu. Jest przed Laje, tak. Za Deschwandenem, a przed Laje. Karl Geiger, wczorajszy triumfator, zepchnął paszkę na czwarte miejsce w łącznej klasyfikacji Pucharu Świata. Teraz to Karl jest na miejscu trzecim. Nie zamierza się na tym zatrzymywać. Nie zamierza się zatrzymywać. Wczoraj wygrał. Wczoraj w wywiadzie udzielonym Kasprowi Merkowi powiedział, że sam jest troszkę zaskoczony, że ta forma już jest taka wysoka. No ale jak jest, no to co? Nie będzie narzekał, nie jest to światło, by pod korcem trzymać, jak pisał Norwid, więc Karl Geiger, korzystając z tego, że jest w dobrej dyspozycji, pokazuje wszystkim, tak, jestem w formie, potrafię skakać daleko, 141 metrów, 2,6 punktu rekompensaty, oceny po 19 punktów. To się składa na prowadzenie, to będzie nota blisko 150-punktowa. Laniszek, Kos skakali ciut dalej, ale przy delikatnie sprzyjającym wietrze. No. Jedna dziesiątka. Prowadzeniu. Potem Angela Niszek i Lauro Kos. Czwarty Kobayashi, niecałe 4 punkty straty. To wszystko jeszcze... Wszystko się może wydarzyć. Tym bardziej, że jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja po skokach dwóch kolejnych zawodników. Teraz Andreas Wellinger. Czwarty wczoraj, czwarty dziś w kwalifikacjach. Ostatni reprezentant gospodarzy w pierwszej serii. Jest dobry skok, ale... Nie tak dobry jak Karla Geigera, nie tak dobry jak Laniszka czy Kosa i Kobayashiego, no bo odległość przede wszystkim słabsza, 137,5 metra, tylko 0,2 punktu dodane za wiatr, 19 od 4 sędziów to oceny za styl, no więc łączna nota. No, pierwsza pod koniec szóstka chyba, albo może nawet trochę... Pod koniec dziesiątki będzie gdzieś, znaczy w drugiej połowie tej pierwszej dziesiątki, może w ten sposób. Czwarty Niemiec, top 10 po pierwszej serii. Co nie dziwi specjalnie? No, nie dziwi specjalnie, chociaż dotychczas to Austriacy byli o pół kroku przed Niemcami, no ale ci tutaj wychodzi na to, że jednak mają dużą szansę objąć prowadzenie w Pucharze Narodów, bo po pierwszej serii w czołowej dziesiątce na razie nie ma żadnego Austriaka. Z naciskiem na razie, bo skakać za chwilę będzie zawodnik, który wygrał 4 konkursy otwierające rywalizację w tym sezonie w Pucharze Świata, a wczoraj był na miejscu drugi, Stefan Kraft. W kwalifikacjach Stefan zajął dopiero, można powiedzieć, 8 miejsce. Teraz będzie wyżej chyba, 134,5 metra, ale przy dość mocnym wietrze, 9 punktów ponad rekompensatę. No więc bardzo poważna to rekompensata, bardzo duża, no ale... Ale mimo wysokich not, bo jest 19,5, 2,19, 2,18,5, to wszystko się złoży na taki wynik, który go będzie plasował gdzieś koło Kobayashiego w najlepszym wypadku. Tak mi się wydaje. Piątka powinna być. Geiger, tak jak wczoraj, po pierwszej serii na prowadzeniu. Ma za plecami Laniszka, który jak dostanie takie warunki, jak może nie jak wczoraj, ale nie najgorsze, to jest w stanie tutaj dokonać rzeczy wielkich. A Stefan na miejscu piątym, tak jak powiedziałem, za Kobayashim, z którym przegrywa o prawie 2 punkty. No, no, no. Do lidera strata 5,7 punktów. Może nie jest dużo, ale przy tak dysponowanym Geigerze może być kłopot. Może być kłopot. Geiger, Laniszek, Kos, Kobayashi, Kraft, czołowa piątka. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła na miejscu 17, na miejscu 23 Dawid Kubacki. Tylko ich zobaczymy w serii finałowej. A ta seria finałowa już za kilkanaście minut. Na razie żegnamy się i oddajemy głos do studia.